Witajcie w kolejnym odcinku naszego kursu programowania w Javie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o operacjach matematycznych i zmiennych. Chciałbym Wam zaproponować skorzystanie z jeszcze jednego programu oprócz Eclipse'a. Program nazywa się Dr. Java. Ma taką ciekawą właściwość, że posiada interaktywną konsolę, na której można wpisywać polecenia Javy, które natychmiast będą skompilowane i wykonane. Więc w przeglądarce wpiszmy sobie Dr. Java. I klikamy w pierwszy link drjava.org i tutaj mamy od razu ściągnięcie najnowszej wersji, z tym, że wybieramy sobie wersję beta, a nie wersję stabilną, bo wersja beta ma ciekawsze możliwości. Ściągamy tutaj albo jar, albo exe. Najprościej będzie ściągnąć exe dla Windowsów. No, po chwili już będziemy mieli tutaj plik, wybieramy jakieś miejsce na dysku. Dr. Java jest całkowicie napisany w Javie, więc on się nie rozpakowuje, nie instaluje, tylko po prostu plik wykonywalny zapisze nam się w jakiejś lokalizacji i będziemy go mogli od razu uruchomić. Ja sobie zapisałem mój plik w katalogu Java, Dr. Java. Jak widać, jest tu tylko jeden plik. Możemy sobie zrobić skrót na pulpit. OK, i uruchamiamy doktora Javę. O, to chwilkę trwa. To zwykle z aplikacjami w Javie chwilkę się uruchamiają. No, ale zaraz już będzie okienko. OK. I co teraz robimy? Więc głównie chodzi nam o okno Interactions, czyli wybieramy sobie tą zakładkę, to możemy powiększyć. Tutaj można oczywiście pisać programy normalnie w Javie, ale my w tej chwili użyjemy doktora Javy nie do pisania programów, tylko do trybu interaktywnego. Tryb interaktywny polega na tym, że możemy sobie coś tu wpisać, na przykład 3 plus 6 dostajemy 9, czy powiedzmy 2,5, 3,5 razy 2. Razy to jest oczywiście w językach programowania gwiazdka. Więc dodajemy, czy odejmujemy, czy mnożymy, czy dzielimy coś i dostajemy natychmiast wynik. Tak samo możemy tutaj zadeklarować zmienne, jakieś proste instrukcje wykonać. Na przykład możemy sobie wykonać system out print ln, to już dobrze znamy. I powiedzmy cześć. I to nam się powinno wykonać, tak. OK. Jeśli chodzi o operacje matematyczne. Mamy dostępne operacje, operatory takie jak klasycznie plus, minus, razy i dzielenie. Z tym, że o dzieleniu trzeba kilka słów powiedzieć, bo o ile dzielenie, to jest taka ukośna kreska, przez całkowite daje wynik oczywisty dosyć, 4 przez 2 to jest 2, to już dzielenie 4 przez 3 nie daje takiego czystego wyniku. Znaczy dostajemy 1. Chodzi o to, że w komputerach dzielenie dwóch liczb całkowitych daje wynik również całkowity. Jeżeli chcemy dostać to, czego oczekujemy, czyli 1,333 i tak dalej, to musimy napisać 4.0 podzielone przez 3. Chodzi o to, żeby komputer wiedział, że jedna z liczb jest zmiennoprzecinkowa i oczekujemy wyniku zmiennoprzecinkowego, bo jeżeli obie liczby, które użyjemy do dzielenia, będą całkowite, to wynik też będzie całkowity, czyli część ułamkowa będzie obcięta. To jest bardzo ważne i należy o tym pamiętać, bo jeżeli o tym zapomnimy i w programie będzie się wykonywało takie dzielenie na liczbach całkowitych z obcięciem części ułamkowej, możemy dostać zupełnie co innego niż oczekiwaliśmy w programie. Więc tak to wygląda, że przy dzieleniu musimy dbać o to, żeby jedna z liczb przynajmniej, obojętnie która, była zmiennoprzecinkowa. Operacji podnegowania nie ma standardowo w tej bibliotece standardowej Javy i musimy ją wywołać z klasy math, czyli piszemy math, pow jak power i dwie liczby, na przykład 2 do potęgi 8 to będzie 256 albo 2 do potęgi 16 to będzie 65 tysięcy, prawda? Tak uzyskujemy potęgowanie. Podobnie pierwiastkowanie uzyskujemy za pomocą funkcji sqrt, że pierwiastek z 4 to jest oczywiście 2, pierwiastek z 2 1,41 i tak dalej. Konsolę możemy sobie zresetować, tutaj takim przyciskiem reset, żeby sobie wyczyściła.
Wszystkie funkcje matematyczne możemy sobie obejrzeć w tak zwanym API, czyli Application Programming Interface. W przeglądarce piszemy Java 7 API i klikamy tutaj na nasz pierwszy link docs.oracle.com Java SE 7 Docs API. I z tej strony powinniśmy korzystać od czasu do czasu, bo tu mamy wykaz wszystkich klas, jakie są obecne w Java 7, tutaj w tym okienku, a kliknięcie na którąś z tych klas powoduje wyświetlenie jej dokładnego opisu. Więc szukamy sobie tutaj klasy Math, Math, trzeba tutaj zjechać o to jedno miejsce. O, jest Math i tutaj mamy dokładny opis. Mamy opis na przykład, że są takie pola E i P, czyli to są stałe matematyczne, które też możemy uzyskać pisząc na przykład math.pi. Stałe piszemy zawsze tylko dużymi literami, taka jest konwencja, więc też pi jest pisane dużymi literami. I tu mamy opis wszystkich funkcji w tej bibliotece matematycznej, czyli abs, wartość bezwzględna, arcus cosinusa i tangensa i tak dalej, tutaj cosinus, exponens, czyli e do potęgi wykładnika, logarytm, logarytm dziesiętny, max, czyli większa z dwóch liczb, min, no, mnóstwo różnych funkcji. I taką, do takiej dokumentacji warto czasami zaglądać. Mamy też na przykład funkcję round, która będzie nam przydatna, funkcję random, która losuje liczby z przedziału, losowe z przedziału od 0 do 1 i tak dalej, na przykład SQRT. Ok, więc tutaj możemy sobie sięgnąć, żeby poczytać, jakie funkcje matematyczne mamy dostępne, czy też przeczytać dokumentację jakiejkolwiek klasy. Ok, zobaczmy, co potrafi funkcja math round. Ta funkcja, jeżeli zaszłaby potrzeba taka, że mamy liczbę zmienno-przecinkową, a potrzebujemy z niej zrobić liczbę całkowitą, to używamy funkcji round. Ona nam prawidłowo zaokrągla odpowiednio w górę albo w dół. A teraz weźmy funkcję random. Funkcja random daje nam liczbę pseudolosową z przedziału od 0 do 1. No, nie, zwykle są to liczby właśnie pseudolosowe, to znaczy ta losowość nie jest taka doskonała i można sobie z tym na różne sposoby radzić, ale to już nie w tej chwili. Jeżeli potrzebujemy liczby z przedziału nie 0,1, tylko z jakiegoś innego, na przykład od 0 do 10, to mnożymy sobie po prostu wartość takiej funkcji. Weźmy sobie od 0 do 100 i widać, że dostajemy różne liczby. Teraz, jeżeli potrzebujemy mieć całkowitych, to możemy skorzystać z funkcji mathRound, którą przed chwilą poznaliśmy, i jako argument dajemy liczbę z funkcji mathRandom. W tej chwili widać, że możemy sobie pięknie losować liczby od 0 do 100. Teraz, co jest istotne, deklaracja zmiennych. Zmienne generalnie liczbowe będziemy mieli dwóch typów. Integer, czyli całkowite, czyli sobie chcemy zadeklarować na przykład zmienną x, integer, to robimy to w ten sposób. A później możemy nadać wartość, że x równa się 2. Nie możemy nadać wartości, że x równa się 3,3, bo 3,3, bo zadeklarowaliśmy, że to jest integer, czyli Java nam tego nie przyjmie, bo Java jest językiem silnie typowanym i trzeba zadeklarować ściśle typy i to jest przestrzegane. Więc tak deklarujemy zmienną typu integer, całkowitą. Możemy też zadeklarować i zainicjować w jednej linijce, czyli piszemy na przykład integer x równa się 20. Możemy zadeklarować nawet kilka zmiennych. X równa się 20, a równa się 23. To są zmienne typu całkowitego. One mogą być w przedziale od minus do plus 2 miliardy z kawałkiem. Czyli 2 razy 10 do potęgi 9. Są to dość duże liczby, ale gdybyśmy na przykład potrzebowali wyrazić liczbę mieszkańców Ziemi, to przekroczymy ten zakres. Większe liczby możemy definiować jako liczby typu long. Long y równa się na przykład 22. Zakres long to jest mniej więcej od plus minus 10 do potęgi 19. Także to jest bardzo duży już zakres. Na potrzeby jeszcze większych liczb jest specjalna biblioteka Big Integers, ale to już jest temat zaawansowany i raczej nie będzie Wam potrzebny. Liczby zmienno-przecinkowe definiujemy jako double precision. Więc double x równa się na przykład 2,32. 2,23. Możemy zadeklarować w ten sposób. Nie zgłosi kompilator błędu. Dlaczego? Bo kompilator
zamieni sobie to automatycznie na liczbę zmiennoprzecznikową. Podamy mu 3, on zrobi z tego 3,0, nie ma problemu. Oprócz tego istnieje taki typ jak float, ale nie będziemy z niego korzystać. To jest pojedyncza precyzja, czyli ma 6-7 cyfr po przecinku, troszkę za mało. Typ double ma 15 cyfr po przecinku i to jest akurat taka precyzja, jaka jest potrzebna najczęściej. Także jeszcze raz, do liczb całkowitych integer, do liczb zmiennoprzecinkowych double. W ten sposób deklarujemy zmienne. Myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle o zmiennych. Jeszcze będziemy mówić w kolejnej lekcji. Także dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.